dzień dobry, znaczy dla mnie aktualnie dobry wieczór. Skapnęłam się, że jak rano do was gadałam, to się nie nagrało. Więc dlatego gadam teraz. Wybaczcie już moją facjatę, bo już jestem padnięta po całym dniu. Bo od 6 na nogach. Co chciałam powiedzieć? Bo nie wszyscy jesteście na Insta Stories. No po pierwsze w ogóle polecam wam zaobserwować mnie na Insta, bo tam będę najczęściej, także zapraszam, link macie na dole w opisie. No, a na Insta Stories mówiłam dzisiaj rano, że wiem, że były 2 miesiące przerwy, ale jestem ostatnimi czasy tak zakręcona, że żadna rutyna w ogóle u mnie nie ma w tej chwili miejsca ani szansy, bo pracuję na kilku dość dużych projektach i tutaj nawet już nie mogę mówić, tak jestem zmęczona, pod żadnym względem nie narzekam, bo jeśli chodzi o pracę, to spełniam się, to mało powiedziane, także cieszę się z projektów, nad którymi pracuję, ale no, wyciskają ze mnie po prostu każdą kroplę, a jeszcze robię projekt prywatnie w tej samej sferze, w której pracuję. Więc to też trochę pochłania mój czas i energię wieczorami. Ale już spróbuję jakoś zrobić, żeby chociaż jeden film w tygodniu był. Czasami jak mi się uda dwa. Żeby coś było, bo brakuje mi tego. Ciągle patrzę na kamerę, ciągle ją ładuję. Mówię, o, jutro ponagrywam i potem ciągle mi coś wypadnie. No ale nie o tym. Także dlatego właśnie polecam wam Insta Stories, bo tam będę regularnie i często w porównaniu tutaj z YouTube'em. Co chciałam jeszcze powiedzieć, co powiedziałam rano, bo połowę rzeczy nie pamiętam, o czym mówiłam. Teraz już wrócimy do, przerzucę was do klipów z całego dnia, bo pojechaliśmy na wycieczkę, także miłego oglądania. Bardzo wam polecam ten zamek, jeśli będziecie mieli okazję, bo jest i wart swojej ceny, i wart czasu, i wart podróży. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajne i dobrze zrobione miejsce. Także to wam polecam, a ja idę się już ogarnąć, przebrać w ogóle i odpocząć, bo już jest późno i czas na odpoczynek. I muszę iść do fryzjera, bo ostatnio się z fryzjerką mijałam cały czas i już nic nie widzę przez tą grzywkę. Ale nieważne. Do zobaczenia i miłego oglądania. Turyści. Say hello. Hello. Słuchajcie, idziemy do Lochów na godzinę, tam będą aktorzy, jest ciemno, nie wolno tam kręcić, więc wam nic nie pokażę. Ale podobno ma być strasznie, więc spróbujemy nie krzyczeć. Także tak wyglądamy teraz, a zobaczycie potem, jak będziemy wyglądać posikani ze strachu, jak wyjdziemy. Jak się podobało? Super, super, super. Tak było, tak, tak było. Bardzo straszne. Tak, wszyscy krzyczeliśmy ze strachu. Nie, ja się nie bałem wcale. Nieprawda. Polecam, jak będziecie w Warwick Castle, to bardzo wam polecam właśnie kupić upgrade do biletu i iść do Lochów. Po prostu posikani ze strachu, ale świetnie zrobione. Aktorzy bardzo dobrze dobrani. No, szok po prostu. Did you like it? Oh, me? Yeah. Yeah, it was good. Yeah. I wasn't a big wimp. I didn't need to hold anyone's hand when I was sat there, unlike some people. Yeah, but you were the one that had your bits chopped off by the guy that was torturing people. And my head chopped off. Well, my ear chopped off. Yeah, your ear chopped off. Yeah, because we had the bad luck of being constantly picked, both of us, by the actors to be volunteers.
And I had my head smashed. You had your head chopped off. Yes. I had my penis chopped off. Yes. Yes. It was pretty freaking scary. And there were too many bad puns. Yeah. Too many bad puns. Halo. Halo. Jesteś piękna. No. Tak, tak, tak. Mhm. Idziemy na kawę. Costa Coffee. I'm not sure they had that in the 14th century. No. Słuchajcie, jest ten news dnia. W XIII i XIV wieku w zamkach była Costa. Ja myślałam, że chcecie trochę ciekawe przy tym. Ale krzyczą. Ale piękny ogon. Przyszliśmy sobie na kawę i na spacer do Oksfordu, bo jest w miarę ładna pogoda, o dziwo. Wyszło słoneczko, że tu macie fajne budynki. Już tyle razy pokazywałam Oksford w swoich vlogach, że już chyba do pożegania macie, więc za dużo nie będę kręcić. Ale tak się chciałam do was odezwać. No fajnie wyjść z domu na spacerek, a nie ciągle tylko w czterech ścianach siedzieć. Szczególnie jak jest taka ładna pogoda. Halo! Halo! Dzień dobry! Dzień dobry! We'll be right back.
temacie będziemy kończyć tego vloga. Zobaczymy, co mi z niego wyszło. Ale w ogóle co bym chciałam powiedzieć. Film z tym makijażem będzie, ale to inna sprawa. A dzisiaj rano internet rozłożył mnie na łopatki, bo przeglądałam posty i jeden z profili, nieważne, na fejsie z jednej z polskich, no można powiedzieć firm, nie będę tutaj już nazywać jaki, bo to nieważne, nic złego nie zrobili. W każdym razie wrzucili taką animację zrobioną komputerową i po prostu podyskutowali sobie o fizyce, co uważam jest spoko, natomiast na szczęście większość ludzi odebrała to po prostu właśnie jako ciekawostkę, tak, teoretyczną ciekawostkę, bo chodziło o co by się stało na Ziemi, gdyby wystrzelić w kosmos bombę atomową i zdetonować ją tuż nad atmosferą. I wiadomo, no nikt tego nie zrobi, bo po co? Ale po prostu chodziło o czystą fizyczną ciekawostkę, jak to wszystko by zadziałało, jaka jest różnica między wybuchem bomby atomowej na powierzchni Ziemi, a jaka różnica w kosmosie. I po prostu ciekawostka. No i większość ludzi odebrała to w ten sposób. Znalazła się grupa ludzi, która odebrała to w zły sposób, na zasadzie, że pisali, że wzięli to na serio po prostu, że ktoś faktycznie planuje wystrzelić bombę nuklearną w kosmosie. Natomiast rozbroił mnie jeden komentarz i do tego stopnia, że pochłonęło mnie na pół godziny czytanie odpowiedzi na ten komentarz, bo jakiś idiota napisał na temat tego, że to jest kłamstwo masońskie i bo Ziemia jest płaska i bla bla bla, i zaczął całą dyskusję, wrzucił link do forum, zaprosił wszystkich na forum osób, które wierzą, że Ziemia jest płaska. I słuchajcie, tam było chyba prawie 200 odpowiedzi i ja pochłonęło mnie to i przeczytałam całą dyskusję pod tym. Głównie dlatego, że normalni ludzie z mózgiem nie odpisywali tam na zasadzie wyzwisk ani nic, tylko były po prostu sarkastyczne odpowiedzi, a on się z nimi cały czas kłócił. Przesyłał najróżniejsze linki do filmów. Najbardziej mnie rozbiło po prostu, jak używał memów przez kogoś zrobionych jako potwierdzenie właśnie teorii, że Ziemia jest płaska. Rozbawiło mnie to nieziemsko i ja naprawdę chciałabym zrozumieć, skąd w dzisiejszych czasach biorą się ludzie, którzy wierzą w takie rzeczy i którzy wierzą w to tak zachłannie i tak bardzo. No to jest po prostu jakaś przesada na maksa. Także ubawiłam się niesamowicie. Powiedzcie mi, co wy o tym myślicie w ogóle, o płaskoziemiu i tych wszystkich innych dziwnych teoriach, bo ja nie rozumiem, skąd to się bierze. Dostęp do internetu niektórym powinien być po prostu odbrany, bo masakra. To w ogóle, jakby kogoś interesowało, dlaczego nie wyrzuciłam jeszcze kalendarza z Glossy, to dlatego, że będę go przerabiać. Mam pomysł DIY i będę go przerabiać. Jak mi wyjdzie, to fajnie, jak nie, to wtedy pójdzie na śmieci. Więc dlatego tam jeszcze stoi. W ogóle mam wszędzie roboczy bałagan w tym pokoju aktualnie, bo tak jak wam mówiłam ostatnio na Insta, że po prostu zabiegany człowiek do przesady. W ogóle newsem weekendu było też to, że znowu w tym roku polecę do San Francisco, więc bardzo, bardzo się cieszę. Ale tak jak w zeszłym roku był wyjazd we wrześniu, tak w tym roku będzie dopiero w drugiej połowie listopada, więc trochę będzie zimno. Ale tak czy tak się cieszę i nie mogę się doczekać. W ogóle tyle się będzie działo w tym roku, że szok. Ale to na bieżąco będziecie wiedzieć. I to chyba tyle będzie w tym vlogu. Muszę powoli do tego z powrotem się przyzwyczaić, wrócić. Jak wam kiedyś mówiłam, to jest hobby, a nie praca dla mnie. I tęsknię za tym, jak tego nie robię i wkurza mnie, jak nie mam czasu, a jak już się zabiorę, to jest mi tak fajnie i przyjemnie. Więc muszę jakoś znaleźć balans i czas, a w ogóle no paleta, już sorry, że się trochę świecę, ale makijaż już ma cały dzień.
ale paleta Huda po prostu chyba będzie moja nowa miłość, bo no jest cudo. Pierwszy raz użyłam paletę Huda i jest wow, super, po prostu bomba. Film będzie. I Olga, jeszcze raz bardzo dziękuję, bo to był cudowny prezent i chyba wyprze wszystkie moje inne palety. Także to tyle w tym vlogasie. Mam nadzieję, że się Wam zamek podobał i widzimy się w następnym filmie. Cześć!